Witajcie, kochani, witam wszystkie osoby spod znaku bliźniąt w miesięcznym czytaniu na kwiecień. Przepiękny czas przed nami. Zobaczmy, jakie główne nuty energetyczne, tutaj tematyczne dla nas na ten czas, ok? Mamy pierwszą energię. Nie, tak, tak. O, wdzięczność, cudnie. Generalnie wdzięczność już nam się przejawia od początku horoskopu, też było. Podobny temat był dla baranka, dla byka, więc czuję, że ten kwiecień będzie nam pomagał w tym, no właśnie, zaufaj całemu procesowi, który się dzieje. Ja czuję, och, bliźnięta kochane, zobacz, Crystal Cave i Trust, czyli czy ufasz swojemu wewnętrznemu prowadzeniu, czy ufasz w to, że uniwers prowadzi cię zawsze we właściwym kierunku, czy ufasz w to, że te rzeczy, które się dzieją się po coś, z jakiegoś powodu. Wow, kochani, ja teraz zauważyłam, już wam to pokażę. Zobaczcie, 69. 69 jest niezwykłą wibracją, wibracją bliźniaczych płomieni, wibracją bliźniaczych energii też. Oczywiście jest to też wibracja yin-yang. Oczywiście to jest moje doświadczenie, moje postrzeganie. Czyli pierwiastek żeński, pierwiastek męski w takiej pięknej równowadze między sobą. Tak, relacje, związki, miłość, czuję, że tu będą bardzo ważne. Poszukiwanie równowagi, spokoju, wyciszenia. Gdzie jest to twoje takie bezpieczne miejsce? Gdzie się czujesz dobrze, bezpiecznie? Gdzie się czujesz spokojnie? Czy ufasz temu i tym, którzy są wokół ciebie? Czy jesteś w takim miejscu, w którym czujesz się dobrze ze sobą, z tymi osobami? Tak, czuję, że ten temat jest ważny dla nas. Ale główny temat, czy ufasz, czy wierzysz, że twoi przywódcy, że uniwers prowadzą ciebie we właściwym dla ciebie kierunku? Czy ufasz temu swojemu wewnętrznemu prowadzeniu? Swojej intuicji na przykład, czy pozwalasz sobie na to, żeby intuicja ciebie prowadziła? I mamy agat, zobaczcie, bardzo polski minerał nasz, więc cudnie. I chodzi tutaj o to, żeby pozwolić sobie na moment wyciszenia, żeby usiąść właśnie tak samemu ze sobą i się zastanowić, czy te okoliczności, w których się znajduję w obecnym momencie życia, czy to mi odpowiada, czy to jest moje, czy to jest dla mnie, czy chcę tu zostać, czy chcę tu być, czy to jest dla mnie bezpieczne, czy to jest dla mnie ta stabilizacja, o którą mi chodzi, czy o to mi chodzi, czy to jest moje, czy to jest dla mnie skarb, czy ja to doceniam. Czy ja widzę w tym coś dobrego? Czy tutaj potrafię czuć wdzięczność? I czy zauważam te codzienne rzeczy, choćby drobnostki, które mam, które mnie otaczają, te fantastyczne rzeczy, które mnie otaczają? Czy ja to widzę? Czy ja to doceniam? Pamiętajcie, kochani, wdzięczność jest jak czarodziejska różdżka dosłownie. Kiedy wskazujesz wszechświatowi wdzięcznością, co ci się podoba, wówczas otrzymujesz od wszechświata tego więcej. Więc ja zawsze podpowiadam, bądź czarodziejką w swoim życiu, bądź czarodziejem w swoim życiu. Pracuj z tą wdzięcznością. Jeżeli skupiasz się na złych rzeczach, to też wskazujesz uniwersowi to, co zauważasz. W związku z tym, nawet choćby to było jak najbardziej okropne, ale ponieważ to zauważasz, zwracasz na to uwagę, dlatego uniwers wysyła ci tego więcej. Dlatego zacznij wskazywać, czyli skupiać się, skoncentrować się tylko na tym, co podoba ci się, co jest fantastyczne, co uwielbiasz, co chcesz mnożyć w swoim życiu, a dostaniesz tego więcej. Wiadomo, to wymaga higieny myśli, pracy, prawda, nad tym, ale to nie ma być łatwe. To jest osiągalne, to jest do zrobienia, ale to nie musi być łatwe, kochani. To nie musi być łatwe, bo jakby było łatwe, to wszyscy by już w ten sposób sobie fantastycznie żyli, prawda? Ale jest to do zrobienia.
Co powraca, ewentualnie co pojawia się nowego? Mamy rycerza buław i sześć mieczy, zobaczcie. Czyli jakieś działania związane albo płynące od kogoś, albo związane z twoim wewnętrznym myśleniem, poszukiwaniem drogi, kierunku, sposobu myślenia. I tutaj także, kochani, czuję, że będą tutaj dwa rodzaje energii. Raz będziemy potrzebować poruszać się, podziałać, zrobić coś, prawda? Bo mamy tego rycerza buław, może też ktoś przypędzi tutaj do ciebie i będzie chcieć ten ktoś z tobą może coś wyjaśnić, może z tobą coś załatwić, może z tobą o czymś pogadać, może tutaj coś uzgodnić, ale ty mówisz, potrzebuję się zastanowić, potrzebuję czasu, potrzebuję popatrzeć na to. Dosłownie czuję jakby takim trzeźwym, czystym umysłem, prawda? Dobra, zobaczmy dalej. Mamy relacje, związki, miłość i tu nam się pokazują dwójka pentakli i czwórka kielichów. No dobrze, zobaczmy dalej. Praca, sprawy zawodowe, czyli poza prywatnymi kwestiami. Tutaj mamy maga i mamy as mieczy. Zobaczcie, 11 nam się pokazuje pięknie. Rada do obu obszarów. Rada do obu obszarów. Ok. 7 kielichów i 10 buław. No tak. No tak. Czy wy to widzicie? Czekajcie, zerknę. Dobrze, kochane bliźnięta. Tak, jest energia, jest moc, są możliwości, ale będzie tu trzeba zdecydowanie spojrzeć z innej perspektywy, inaczej podejść do pewnych kwestii, zakończyć pewne sytuacje. Zobacz, zastanów się, czy nie odkładasz bez końca jakiejś decyzji albo większej ilości decyzji czy wyborów. I to sprawiło, że uzbierał się całkiem niezły stosik, może jakieś sprawy do załatwienia, kwestie do przemyślenia, prawda? Tutaj trzeba by punkt po punkciku zająć się tymi kwestiami. Wypisz sobie, co masz do załatwienia i potem, wiesz, według listy, prawda, priorytetów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, emocje, uczucia gdzieś tam podkładane na bok mogą w tym czasie teraz pojawić się w dużej ilości i znowu przyjdzie ci tym się zająć, prawda? Dobra, to są pierwsze rzeczy, które mi się pokazały względem tego tematu. No i właśnie to, co na początku mówiłam, czy jest ci gdzieś dobrze, czy czujesz gdzieś obciążenie. Bo jeżeli czujesz gdzieś, że jest ci źle, to uniwers będzie cię wypychał z tego miejsca, będzie cię kierował w nową stronę. Ogromne zawołanie tutaj jest: pozwól sobie na ciszę, pozwól sobie na spokój, pozwól sobie na to, by pomyśleć, ale w ciszy, w spokoju, we własnym, jakby, zobaczcie, takim sanktuarium, powiedziałabym, wewnętrznym. Zobaczmy jeszcze, co odchodzi i co nadchodzi. Co odchodzi? Mamy kartę diabła. Okej, bardzo dobrze, że odchodzi. I słoneczko. Czyli ktoś tu się uwalniał z jakiegoś myślenia, z jakichś limitacji, z jakichś blokad, z jakichś ograniczeń. Ktoś tu uniknął albo nadal unika jakichś bardzo nieprzyjemnych energii. Ja czuję, że w marcu była u ciebie bardzo ważna decyzja i ktoś tu postawił na, dosłownie czuję, na światło, czyli na prawdę, czyli na jakby prawdziwe informacje, na to, żeby było dobrze, na rodzinę, na bliskich, na dzieci, na kogoś, na kim zależy, prawda? Ktoś tu dokonał bardzo trudnego wyboru, wybierając dobrze, więc to jest bardzo dobra informacja, że był tu dobry wybór, prawda? Dobra, co nadchodzi? Mamy rycerza mieczy i dwóch rycerzy nadchodzi? No proszę, to wiecie co, to wezmę nam jeszcze jedną, żeby zobaczyć, czy jest jeszcze jakaś energia. Dwa miecze. Okej. Tak,
Czyli to, co nadchodzi tutaj, to są oczywiście najbliższe miesiące, czyli tam maj, czerwiec, prawda? No, możliwe, że 2 miesiące, czyli maj, czerwiec. Zastanów się, czy nie blokujesz się tutaj osobiście na jakieś relacje, jakieś współpracę, jakieś emocje, jakieś uczucia, rozwój czegoś albo zmianę czegoś. Jakieś rozmowy. Gdzieś tutaj czuję tego rodzaju przyblokowanie, które może prowadzić do, dosłownie poczułam separacji między tobą a kimś, albo tobą a. Na przykład twój umysł i twoje serce może się nie mogą dogadać, i tu uważaj, żeby sobie nie przyblokować energii, uważaj, żeby sobie nie przyblokować pieniędzy. Czuję, że ta blokada ewentualna w następnych miesiącach może być związana z tym czymś, co tu trzeba odpuścić. Tu musisz odpuścić coś albo kogoś. Bliźniaczku, tu jest jakaś toksyna, tu jest jakaś bardzo, bardzo toksyczna energia. Dosłownie poczułam tutaj u kogoś, słuchajcie, jakby czarna magia, która może zagrażać szczęściu, spełnieniu, jeżeli się nie podejmie właściwej decyzji. Czyli bardzo uważaj na to, żeby podjąć właściwą decyzję względem jakiejś relacji, jakiejś współpracy. Pamiętaj, zobacz, jeżeli chodzi o współpracę, zobacz. Wszystko w twoich rękach, ale tu musisz mieć świeży umysł, musisz mieć jasne, klarowne spojrzenie. Jeżeli pozwolisz sobie na klarowne myślenie na ten temat, jesteś w stanie fantastycznie sobie poradzić z tym, świetnie się tym zająć i będzie wszystko okej. I ta podpowiedź, zobacz tutaj, uważaj, żeby dokonać właściwego wyboru. Tutaj też to czuję, żeby nie wybrać źle, żeby nie wybrać jakiegoś obciążenia potężnego. Zobacz, to jest 10 buław, i tutaj bliźniaczek się zastanawia, co ja mam wybrać. Wybierz mądrze, wybierz dobrze. Musisz rozważyć wszystkie za i przeciw. Uważaj, żeby nie wybierać, kierując się ego, żeby nie wybierać, kierując się jakimiś blokadami w myśleniu, na przykład, żeby nie wybierać. Jakby bazując na, dosłownie czuję, chciwości, cokolwiek tu dla kogo znaczy to, albo żeby nie wybierać bazując na krzywdzie, bo wtedy ten wybór będzie niewłaściwy i wtedy taki bliźniaczek idzie w tą stronę. Jeżeli chcecie, kochani, indywidualne czytanie, żeby sobie to rozjaśnić, tu zobaczyć w swojej sprawie, napisz na maila, prześlę ci ofertę, cennik, możemy się spotkać na indywidualnym spotkaniu, wtedy ci indywidualnie podpowiem. Pamiętajcie, że to jest czytanie tutaj ogólne. Zobaczmy może runę, czyli zdecydowanie w tym miesiącu kwietniu potrzebujesz klarownego, inaczej powiem, ciszy, spokoju, żeby klarownie na coś spojrzeć, żeby coś zobaczyć w pełni, prawda? Zobaczcie, jakieś olśnienie, zrozumienie, przebudzenie, żeby się uwolnić z czegoś, jakichś blokad umysłu, ograniczeń, lęków, strachów, z jakichś relacji też, żeby móc pójść w jakimś nowym kierunku, który będzie korzystny dla ciebie, prawda? Zobaczmy, co mamy. Mamy runę Kenas, czyli zdecydowanie potrzebna jest otwartość. Otwartość, spojrzenie właśnie, generalnie to, co powiedziałam wcześniej, czyli spojrzenie z takim otwartym podejściem, czyli przyjmuję to, co przychodzi, i tak jak ten rycerz tutaj na przykład pentakli pokazuje, elastycznie dostosowuje się do tych potrzeb. Dwa pentakle też to pokazują. Jeżeli rozważam za i przeciw wszystkie, jeżeli coś się dzieje, prawda? Tak, tutaj chodzi o takie, wiecie, lawirowanie pomiędzy dwoma, czyli na przykład umysł co innego podpowiada, emocje co innego podpowiadają, okej, ale jak to praktycznie, realnie, konkretnie wygląda, prawda, w tej mojej rzeczywistości? Która ścieżka jest właściwsza? Kochani, ja czuję, że ten kwiecień będzie pod tytułem ważnych wyborów, ważnych decyzji, mądrego podejścia, właściwego działania. Zobaczcie, mamy trzech rycerzy tutaj, prawda? I to, jakie decyzje podejmiesz w kwietniu, będzie miało potężny wpływ na to, co będzie się działo w następnych miesiącach dla ciebie. Tak, Kenas, to jest szósta runa w starszym futharku. Ona nam podpowiada też, kochani, że tutaj
trzeba by pozwolić sobie na to, by opanować w sobie jakąś energię. Będziemy może chcieli popędzić w jakimś kierunku, tak jak tu ten rycerz, prawda? Szaleńczo, impulsywnie, robię tak, bo tak robię i już, prawda? Ale jest sześć mieczy tu pokazane. Zobaczcie, jak nam się to łączy z tą szóstką jako runą, Kenas. Zastanów się, czy to jest dobry kierunek, zastanów się, czy to jest dobre działanie. Czy to jest właściwe, żeby w ten sposób podejść tutaj, prawda? Kenas mówi, otwórz się na wiadomości, informacje, na wiedzę, otwórz się na to, by zrozumieć, czym to coś jest, z czym tu masz do czynienia i żeby zobaczyć to naprawdę. Pozwól sobie, żeby zobaczyć to jasno i klarownie. Zobacz, może intuicja twoja będzie ci tu podpowiadać. I tu jest znowu szóstka. Mamy 6, 6, 6. Kochani, wyzwanie w materii. Jak ja widzę, właśnie 666 to jest dla mnie przestroga zawsze. Uważaj, będzie jakieś wyzwanie w materii, które sprawdza ciebie, czy potrafisz podejmować decyzje z obszaru serduszka, bo mamy tą wdzięczność tutaj, i tego wewnętrznego zaufania, czy potrafisz intuicją działać, czy podejmujesz decyzje z obszaru portfela, czyli tą chciwość tu czuję, jakiejś żądzy, pasji, namiętności, ale takiej, no nie jest to ta pasja i namiętność, która nam się marzy, tylko taka bardziej toksyczna, czyli czy dajesz się tutaj jakby kontrolować swoim żądzom, czy jednak pozwolisz sobie na to, by uniknąć pewnych trudnych sytuacji, prawda? Wyciszając tą właśnie wewnętrzną żądzę, czymkolwiek by to było, to nie musi chodzić o seksualne rzeczy, kochani, cokolwiek. I mądrze wybrać, mądrą podjąć decyzję, w mądrym kierunku pójść. Tak jest. Jeżeli chodzi o te żądze, to tu oczywiście jakieś relacje, związki romantyczne mniej, bardziej bym powiedziała właśnie takie, gdzie tłem jest namiętność, pasja, seks, prawda? Tutaj coś takiego będzie gdzieś szarpać bliźniaczkami na prawo i lewo. Będziecie przeżywać, kochani, potężne, jak roller coaster, jeżeli chodzi właśnie o tą namiętność, pasję, właśnie nie do końca uczucie, bo zobaczcie, cztery kielichy mamy, czyli ktoś jest tu rozczarowany, że miał być inaczej, a są dwa pentakle, czyli jest to takie cały czas nierówne, takie nieharmonijne, prawda? Takie nie dające tej stabilizacji, czyli ktoś się tu zorientuje, że w tej relacji, w której jest, nie ma stabilizacji, nie ma spokoju, nie ma wyciszenia, nie ma tych emocji, które bliźniaczek chciałby mieć, prawda? Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe i te poza prywatnymi, tutaj otwórz się na nowe możliwości, otwórz się na nowe pomysły, otwórz się na coś innego, nowy start, nowy kierunek, bo mamy asa i maga, czyli masz wszystko, czego ci potrzeba, masz też tą gotowość, działaj tak, jak potrafisz, korzystając z tych narzędzi, które masz do dyspozycji, ale jednocześnie cały czas zwracaj uwagę, czy ja tutaj myślę jasno i klarownie, czy widzę tutaj wszystko, czy wiem na ten temat tu wszystko, może się trzeba czegoś dowiedzieć, a może warto tutaj wpuścić troszkę świeżości, prawda, do tego tematu. Może tutaj by się przydało, może co dwie głowy to nie jedna, prawda? Może ktoś by mi tu doradził, może ktoś by podpowiedział, może jest inny sposób, może inna możliwość, no zależy, co tutaj musisz załatwić, zrobić, ogarnąć, prawda, w tym czasie. Tak, Kenas jest jak pochodnia, która rozświeca, prawda, i tu widać dużo tego światła, który się pojawia, czyli pozwól sobie na to, żeby pojawiła się jasność, pojawiło się zrozumienie. Nie mów, nie wiem, nie rozumiem, nie potrafię, tylko się zastanów, okej, jak ja to mogę zrozumieć, kto mi może tu podpowiedzieć, w którą stronę mam pójść, co jest lepszym, prawda? Co jest klarowne, jasne, a co jest jakieś ciemne, przymroczone, prawda? I muszę to przemyśleć, bo widać tu, że to jest jakieś szemrane, prawda?
uważajcie na osoby, które tutaj będą chciały wchodzić w jakieś interesy, biznesy, a będziesz czuć tam jakieś szemrane rzeczy wokół tego. Pozwól, żeby ciebie wewnętrzny instynkt, intuicja prowadziły, bo ja czuję, że dzięki temu otworzysz sobie jakby szersze postrzeganie tego tematu, bo patrząc tylko z perspektywy umysłu, korzystasz tylko z jednego obszaru, który masz, żeby coś zrozumieć, ale mamy jeszcze ten wewnętrzny obszar postrzegania wyższego, prawda? Czyli ta intuicja, ten instynkt wewnętrzny, i to często kłóci się z rozumem. Jeżeli się będzie kłócić, to się zastanów, czy faktycznie jakby kijem tą intuicję przytłumić warto. Ja powiedziałabym, absolutnie nie warto, bo wtedy będziesz widzieć tylko jedną stronę jakby tego medalu, a ta intuicja, jeżeli pozwolisz jej rozkwitnąć, rozwinąć się, ona ci podpowie dużo, ale jeżeli ją przytłumisz tym symbolicznym kijem, tak jak powiedziałam, wówczas możesz bardzo dużo stracić i bardzo płakać później. Ja czuję, że jeżeli tutaj ktoś źle podejmie niewłaściwą decyzję względem kogoś, czegoś, kogo chcesz przyjąć do swojego życia, i to jest ewidentna toksyna, to jest ktoś, ty wiesz już na dzień dzisiejszy, że z tym kimś będą kłopoty. Jeżeli przyjmiesz tego kogoś do życia, no to jakby przyjmujesz jednocześnie ten ciężar, który idzie z tym kimś, więc dobrze się zastanów, czy warto i dlaczego chcesz przeżywać też jakieś trudności, prawda? Kenas to też jest transformacja, odnowa, odrodzenie, no i wyzwolenie. Ja tu czuję z czegoś właśnie, może z jakiegoś przyblokowania. Wiecie, co ja czuję, kochane bliźnięte? Ja tu czuję, że na kogoś dosłownie jakby ktoś rzucił jakiś urok i teraz ten ktoś idzie jak po nitce do kłębka, ale ten ktoś idzie do kłopotów, do tego. Więc zastanów się, czy czujesz tutaj... Jak zaczynałam robić to czytanie, to czułam jakby właśnie jakiś czar, jakiś urok tutaj. Czy co gorszego, może też. Ale tak, zrób sobie taką, zrób sobie proces, rytuał z jajem. Wbij sobie do słoika napełnionego 3/4 wodą, zimnej wody, jajko delikatnie, żeby się nie rozwaliło w tej wodzie. Zakręć ten słoik pokrywką, najlepiej żeby to był litrowy słoik, i zostaw go gdzieś przy sobie, blisko, gdzieś w domu na kilka dni. Zobacz, jak to jajko się będzie zmieniać, bo ja czuję, że tu ktoś ma jakiś czar, urok na sobie, i poproś to jajko jakby, żeby ściągnęło wszystko. I potem jak po kilku dniach już poczujesz, to możesz to spuścić w toalecie, wypłukać ten słoik, to najlepiej wyrzucić też, po prostu się pozbyć. Ja czuję, że tutaj ktoś dzięki temu oczyści sobie energię. Działa to świetnie, kochani, z tym jajem. Oczywiście trzeba sobie pozwolić na to, żeby zaufać temu procesowi. Zobaczcie, nawet tutaj to wygląda trochę jak żółtko, prawda? Takie właśnie i tu też. Dlatego tak poczułam, że tu jest ważne. A tu zobaczcie, takie są białe, i to jest mak, czyli magia. Jeżeli zobaczysz w tym słoiku takie właśnie białe, z białka porobione powrozy, takie różne sznurki, to znaczy, że coś było. Tak, i że trzeba to oczyścić. Oczywiście to jajo wszystko wciągnie i po kilku dniach możesz to wyrzucić i z tą myślą, ok, co było, to poszło, prawda? Wiadomo, że wszystkie brudy wyrzucamy, spuszczamy na przykład w toalecie, prawda? Więc pozwól sobie, żeby to spuścić po prostu w toalecie z myślą, że dobra, wywaliłam, prawda? Co było, to poszło. Jeżeli ktoś z was by chciał ze mną popracować w ten sposób, oczywiście zapraszam, napisz na maila, przyślę ci ofertę, cennik. Tak myślę, czy tu jeszcze coś bym chciała powiedzieć, kochani. Pamiętaj, że wdzięczność i zaufanie to są kwestie bardzo ważne do siebie też, żeby mieć wdzięczność do swoich działań, za to, co już się udało zrobić, osiągnąć. Pokazuj sobie też tą wdzięczność, innym oczywiście także. I zaufanie tutaj jest ważne właśnie, żeby ufać wszechświatowi, który nam podpowiada pewne rzeczy, chce nas uchronić też przed pewnymi rzeczami. Pozwólmy sobie wybrać lepiej, lepszą drogę, ścieżkę, patrząc na te sygnały, na te informacje, które przychodzą od uniwersum.
I zobacz, nawet tutaj przeczytałam teraz względem tej ochrony tu. Agat helps you with this one, with this and protects you from outside influences. Zobacz, czyli agat, ten minerał, pomaga ciebie chronić przed jakimiś zewnętrznymi wpływami. Czyli ewidentnie tutaj jakieś zewnętrzne wpływy czuję, że mogą się wydarzyć zarówno w obszarze tym zawodowym, poza prywatnym, jak i coś, co troszkę jakby odchodzi, czyli to już jest, ty to znasz, to nie jest coś nowego, jakby ktoś pytał, to jest coś, co ty już znasz, znasz tego kogoś, znasz to coś, zastanów się tylko, czy chcesz na pewno, żeby to dalej było w twoim życiu. Dobrze, kochani, teraz jeszcze na koniec mini wybierz kartę na trzy możliwości, 1, 2, 3. Tak, możesz zapytać jak zawsze o osobę, sytuację, o wydarzenie. Zobaczmy jedyneczkę. Tutaj mamy idealny moment, zobacz. Idealny moment, żeby coś przemyśleć, żeby zmienić kierunek, bo mamy na szóstce mieczy. Dwójka. Tak, działaj jak najbardziej. Korzystaj z tego, co masz, tak jak potrafisz, ale uważaj, żeby nie skupiać się na negatywnych rzeczach, na tym, co odeszło. Skup się na wdzięczności za to, co masz. Będziesz mieć tego więcej. Trójka. Tutaj mamy nieczerwone światło i ja się nie dziwię, zobaczcie, 7 kielichów, 10 buław. Uważaj, żeby nie wybrać niewłaściwego kierunku i uważaj, żeby nie pójść pod prąd. Ty czujesz, że to nie jest właściwe, ale tam idziesz. Dlaczego to sobie robisz? Zastanów się tu, trójeczko. Tyle, kochani, dzisiaj. Życzę nam wszystkim dobrych wyborów, właściwych decyzji w miesiącu kwietniu i jak zawsze do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa.